Disney. Niezależnie od tego, co ktoś może myśleć o tym gigancie dzisiaj, nie podlega najmniejszej wątpliwości, że całe pokolenie osób wychowanych na ich filmach oraz kreskówkach animowanych nigdy o nich nie zapomni. Ale my jesteśmy graczami, a końcówka lat 80. i całe 90. stoją pod znakiem fantastycznych gier na licencji Disneya, tworzonych przeważnie przez Capcom oraz Sega. I to właśnie ich gry o przygodach myszki Miki, Kaczora Donalda i wielu innych są jednymi z najbardziej pamiętnych. A mamy ich tyle, że niemożliwym będzie zmieszczenie wszystkich do jednego materiału. Temu też, w zależności od zainteresowania niniejszym materiałem, przygotuję odpowiednią ilość odcinków. Każdy będzie kompilacją kilku gier na licencji Disneya. Tyle w kwestii wstępu. Zapraszam! Castle of Illusion to bardzo prosta i przyjemna przygoda, w której jako myszka Mickey musimy uratować Minnie przed złą czarownicą Mizrable. Na drodze do celu staje nam 6 dość krótkich poziomów, zakończonych bossami. Gra ta stworzona była z myślą o młodszych odbiorcach, jako taka nie powinna nikomu przysporzyć większych problemów, co zdecydowanie nie jest wadą, jako iż nawet dorosły gracz w mojej opinii powinien czerpać z niej satysfakcję. Zresztą, znając możliwości dzisiejszych graczy, nie zdziwiłbym się, gdyby nie jedna osoba spociła ściskany z całych sił kontroler. Standardowe, jak na platformówkę tamtych czasów, mechaniki nie powinny nikogo niczym zaskoczyć, a i tempo rozgrywki nie jest zbyt wysokie. Ot, nasza myszka, poza przeskakiwaniem oraz unikaniem kolejnych przeszkód, z innymi wrogami radzi sobie skacząc im po głowach lub rzucając podniesionymi tu i ówdzie pociskami. Te są jednak ściśle ograniczone, temu też zaleca się w miarę możliwości oszczędzać je na starcia z bossami. Te, jak i cała reszta tej produkcji, nie okażą się jakimś tam ogromnym wyzwaniem dla kogoś, kto ma więcej niż 13 lat. Ale każda z nich wymaga wyuczenia się jakiegoś unikalnego dla siebie schematu i nie zawaga się odebrać nam życia, jeśli nie odkryjemy go dostatecznie szybko. Oprawa audiowizualna nie zrobi raczej na nikim, w tym fanów retro, wrażenia, jako iż jest to bardzo wczesna i mała gra 16-bitowa. Jeśli ktoś nie rozumie, w jaki sposób rozmiar gry może wpłynąć na jej grafikę czy udźwiękowienie, to bardzo proste. Im gra większa, tym więcej obiektów, przeciwników, animacji i efektów można do niej upchnąć, ale tym większy był koszt produkcji takiego kartridża. Temu też często decydowano się okroić daną grę, by móc ją taniej wyprodukować. Jakkolwiek Castle of Illusion jest estetyczną grą, wzbogaconą o przyjemną, skoczną muzykę. Pomimo tego, że tytuł ten nie oferuje wiele ponad standard tamtych czasów, w związku z jego solidnym wykonaniem, w końcu jest to produkt Segi, spotkał się z ciepłym odbiorem graczy, jak i ówczesnych recenzentów. Na tyle dobrym, że prędko został stworzony 8-bitowy port na przenośnego Game Geara oraz konsole starszej generacji, czyli Master System. Różnią się one jednak całkiem znacznie od oryginalnego Zamku Iluzji, stąd też należy mieć to na uwadze. Gra ta była swego czasu jednym z symboli najnowszej wówczas generacji i sprzedawała najnowszą konsolę Segi do czasu pojawienia się Sonika. Temu też została dodana do ich mini konsoli w 2019 roku. Oczywiście nie zapomnę wspomnieć również o fantastycznym remake'u z 2013 roku, który moim zdaniem dzisiaj jest najlepszym sposobem na ogranie Castle of Illusion. With a whirl and a flash, Mickey reappeared in the clearing with the playing card. And much to his relief, he was back to his own size, too. Darkwing Duck! Trafił na kartridże NES-ów w 1992, czyli w chwili, gdy nawet Nintendo dogoniło całą resztę branży, wydając swoją 16-bitową konsolę. Pytaniem może być, czemu omawiana gra nie skorzystała z dobrodziejstw nowej generacji. No cóż, w związku z toksyczną polityką Nintendo tamtych czasów, albo pracowałeś dla nich, albo mogłeś zapomnieć o sukcesie, jako iż był to czas przed wyrównaniem się sił pomiędzy nimi a Segą, a ich nowa konsola dopiero co trafiła do sprzedaży. Nie miała jeszcze odpowiedniej bazy użytkowników.
Bardziej opłacalnym więc było jeszcze przez jakiś czas wydawać 8-bitówki. No i nie można pominąć tego, że Capcom miał już sprawdzony silnik oraz doświadczenie w takiej serii jak Mega Man. A to właśnie na nim postanowili wzorować grę o przygodach zwalczającej przestępców kaczki w pelerynie. Podobieństw nie trzeba się jakoś specjalnie doszukiwać. Oprawa graficzna, jak i sam styl rozgrywki są niemal identyczne jak w grach o niebieskim robocie, z tą różnicą, że kaczka nigdy nie dorówna mu swym arsenałem. Nie jest to wielka wada, jeśli jakakolwiek. Można by wręcz stwierdzić, że jest to zaletą, jako iż upraszcza nieco grę, która faktycznie, mimo iż nie dorównuje Mega Manowi pod względem poziomu trudności, wciąż jest bardzo wymagająca. Jest to bez cienia przesady najtrudniejsza z wszystkich omawianych w tym odcinku gier. Co nie znaczy, że nie będziecie w stanie jej ukończyć, wykazując się odrobiną cierpliwości. Na pierwszy rzut oka jest to typowy action platformer tamtych czasów, a w grach tego gatunku wymagane jest jedynie wykazywanie się zręcznością i refleksem, jak w ogromnej większości gier zresztą. Czy to podczas skakania nad przepaściami, przeskakiwaniu z haku na hak i tym podobne, czy to podczas pozbywania się stojących nam na drodze oponentów. Darkwing Duck różni się jednak od przeciętnego przedstawiciela swego gatunku tym, że wymaga uczenia się i zapamiętywania schematów poruszania się, jak i ataków każdego napotkanego bandziora. Każdy z nich wymaga czegoś innego, by go pokonać. A to oznacza, iż nie da się po prostu przejść naprzód, uderzając rytmicznie w przycisk skoku i strzału. Gra ta skopie nam tyłek błyskawicznie i bez wahania, a następnie będzie go kopać raz za razem tak długo, aż nie zatrzymamy się i pomyślimy chwilę. Wówczas okaże się, że przeciwnik, który dopiero co sprawiał kłopoty, teraz pada za każdym razem, nie zbierając nam cennego zdrowia. Darkwing Duck jest grą bardzo szybką i dynamiczną, gdy już będziemy wiedzieli, jak radzić sobie z kolejnymi wrogami i przeszkodami. Co w sumie jest dość oczywiste, jak i to, że każdy poziom zakończy się bardzo wymagającym bossem. Naturalnie, każdy z nich bez litości nastuka nam do kupra, pozbywając nas co najmniej jednego życia. Ale to będą takie typowo wychowawcze klapsy, bowiem już przy kolejnym podejściu powinniśmy wiedzieć co i jak. Capcom to jedna z tych firm, która za czasów NES-a stanowiła znak jakości. Ich gry zawsze były dopracowane, cieszyły oczy śliczną grafiką, a przede wszystkim brzmiały fantastycznie. Darkwing Duck nie stanowi tutaj wyjątku. W sumie jedyne, na co mogę pokręcić nosem, to brak paralaksy, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Zresztą od grafiki ważniejsze jest udźwiękowienie, a to trzyma typowo Capcomowy poziom. Co znaczy, że bez większego pudła wpada w ucho i zostanie z nami na dłużej. Jednym słowem, świetna gra. Gorąco polecam. Nawet jako rozgrzewkę przed moim zdaniem jednak lepszymi grami z serii Mega Man. Aha, i wraz z innymi 8-bitówkami Capcomu na licencji Disneya, gra ta trafiła w kompilacji na PlayStation 4 oraz Xbonera, więc nie trzeba kombinować z emulacją ani retrosprzętem. Skoro już przy NES-ie i Capcomie jesteśmy, to przedstawiam wam jedną z cieplej wspominanych przeze mnie gier mego dzieciństwa. The Little Mermaid, czyli Mała Syrenka. I tak, miejmy to za sobą. Domyślnym odbiorcą tej gry miały być małe dziewczynki. Wielkie mi rzeczy. Gry są dla wszystkich, tak długo jak ktoś się przy danej dobrze bawi. A ja, chcąc pozostać z wami szczery, to po latach ponownie bawiłem się przednio z tą rudą 16-latką. Na start musimy coś sobie wyjaśnić. Jaki to gatunek gry? Platformerem tego nie nazwiemy, jako iż pływając w wodzie ciężko by nam było do tego skakać ponad przeszkodami i tym podobne. Niech będzie, że Mała Syrenka to po prostu gra akcji. No dobra, Ariel może i nie ma spluwy, ale za to posiada swą umięśnioną i zapewne jeśli ją opiec z dodatkiem cytryny, zawiniętą w sreberko nad ogniem, bardzo smaczną kończynę. Uderzając nią, wytworzy ona bąbelki powietrza, które chwilowo obezwładnią wrogie nam monstra. To znaczy, co mniejsze rybki, które następnie będziemy mogli chwycić i cisnąć nimi o ścianę lub innego wroga. Jest to bardzo prosta, ale satysfakcjonująca mechanika. Co więcej, odnajdując rozsiane to tu, to tam po planszach muszelki, będziemy mogli wykorzystywać je w celu otwarcia
wsparcia skrzynek z ulepszeniami zasięgu oraz mocy naszych bąbelków. Są to same w sobie proste zagadki, które urozmaicą jako taką naszą przygodę z małą syrenką. Każdy poziom naturalnie kończy się walką z bossem i jak zawsze każdy z nich będzie wymagał od nas nauczenia się jakiejś taktyki, by go pokonać. Ale naprawdę nie jest to absolutnie nic trudnego. Powiem tak, ta gra stworzona z myślą o małych dziewczynkach nie sprawiła mi najmniejszego problemu do tego stopnia, że ukończyłem ją bez straty życia w jakieś 25 minut. Więc wiecie, ale jak podkreślę ponownie, było to 25 minut, podczas których bardzo dobrze się bawiłem. Jestem pewny, że raczej każdy fan 8, jak i 16 bitówek wyciągnie z tej gry odpowiednią ilość frajdy. A jeśli nie, to chociaż możliwość skopania dupska tej paskudnej Urszuli załatwi sprawę. Audiowizualnie, ponownie, mamy tutaj standardowy poziom Capcomu tamtych lat, więc nie ma na co narzekać. No chyba, że komuś nie przypadną do gustu same melodie. Ale to już nie kwestia techniczna, a czysto subiektywna. W sumie Echo the Dolphin to nie jest, ale mniejsza z tym. Przyjemna gierka. Polecam. Tylko nie mylcie jej z tymi na Sega Mega Drive ani Master System. To całkiem inna bajka jest. No i w końcu gra na podstawie jednego z moich ulubionych filmów Disneya. Niestety, nie jest to moja ulubiona gra. W sumie, to nawet jej nie za bardzo lubię. Jest okej. I nic więcej. Otóż przyjdzie nam się wcielić w tytułowego Aladyna, tudzież w poziomach bonusowych jego małpkę Abu. I jako on odwalać będziemy standard platformówek tamtych czasów. No, co ja mam więcej powiedzieć? By pokonać wrogów musimy skakać im po głowach, tudzież zdzielić jabłkiem przez twarz. A te naturalnie będą dość ograniczone. Coś jak Castle of Illusion, tylko 3 lata później i ze zdecydowanie gorszą ścieżką dźwiękową. Ale o niej później. Aladdin dość wiernie śledzi sceny z filmu, co znaczy, że zaczniemy na ulicach Agrabah, a dalsze poziomy zabiorą nas m.in. do jaskini cudów, z której też trzeba będzie uciec, czy nawet, co stanowi moją ulubioną sekcję gry, zrealizowano tutaj piosenkę Friend Like Me, jako bardzo kreatywny poziom. Aladdin na SNES-a jest grą umiarkowanie wymagającą, co znaczy, że każdy, kto zepnie pośladki, powinien być w stanie ją ukończyć. Zwłaszcza, iż jest czasem szczodra, jeśli chodzi o dodatkowe życia. Niestety, jej poziom trudności pochodzi nie tyle z czekających na nas oponentów, bo ci, szczerze mówiąc, marną są przeszkodą. Jedynie okazyjnie przyczynią się do naszej śmierci. A z, że tak powiem, śliskiego sterowania. Ale niestety ma słabą przyczepność do podłoża, co będzie źródłem okazyjnej frustracji. Gdy kolejny raz wpadniemy w przepaść, jedynie dlatego, że nasz bohater nie zatrzymał się w porę. A i przymierzając się z miejsca do skoku, nieraz będziemy musieli kilkukrotnie ciskać to lewo, to prawo. No ale może był to zabieg zamierzony, co nie zmienia faktu, że jest to co najmniej słabe. Do wad dołożę przeważnie mało kreatywne poziomy. Owszem, ten wspomniany przeze mnie jest fantastyczny, ale poza tym będzie to raczej zwykłe skakanie z dachu na dach i tym podobne. To raczej nic złego, a uwaga ta bierze się z tego, że istnieje inna gra o tym samym tytule o znacznie ciekawszych poziomach, ale o niej za chwilę. SNES-owy Aladdin wygląda boleśnie niewybitnie. Naprawdę ciężko tu się dopatrzeć czegoś, co wyglądałoby chociaż częściowo ponad worek z napisem przeciętność. Wszelkie ludziki, a nawet i sam Ali, nie są zbyt szczegółowi, ani tym bardziej dobrze animowani. Powiedziałbym, że to właśnie ubogie animacje są źródłem mojego kręcenia nosem, ale tylko jedna warstwa paralaksy tu nie pomaga.
Jednak grafika to tam grafika. Jak jest dobra, to pomaga. Jak nie, to trudno i nie powinna przesądzać o tym, czy gra się komuś podoba. Co innego z muzyką? Po pierwsze, Capcom w połączeniu z Super Nintendo rzadko kiedy dają zadowalające efekty. Totalnie nie ogarniali oni tego systemu. Jak powiedziałem, zdarzy się tu, czy tam jakiś lepszy kawałek, ale przeważnie jest to wielkie meh. Niejednokrotnie przyprawiany dosłownie bolesnymi, kłującymi w uszy urywkami. Najgorsze są trąbki. Capcom totalnie nie ogarniał tych sampli. Brzmią totalnie fatalnie, a wręcz całkowicie strasznie. Aha, i za każdym razem, gdy Ali chwieci się czegoś, wydaje przy tym odgłos mokrego pierdnięcia. Aha, numer 2. Film Aladdin ma masę świetnych piosenek. Tylko kilka poziomów stara się je naśladować. Reszta to oryginalny, stworzony na potrzeby gry, krap. Dążę do tego, że Aladdin na Super Nintendo to taki całkiem przyjemny, grywalny przeciętniak. Problem w tym, że 10 dni przed nim premierę miała znacznie lepsza wersja Aladdina na konsolę Sega. Tą grę po prostu uwielbiam. Sam Shinji Mikami, twórca wersji SNES-owej, przyznał, że konkurencyjna jest znacznie lepsza. Jakby miał wybierać, to kupiłby właśnie tą. Co znaczy, że gościu zna się na grach. W końcu to legenda branży. Hello! Musi znać się na grach. Nieważne, Aladdin na konsolę Sega jest grą znacznie szybszą, bardziej dynamiczną, rozbudowaną, ciekawszą, ładniejszą i brzmiącą znacznie lepiej. Jest to po prostu jedna z najlepszych 16-bitowych platformówek. Jest też przy okazji trudniejsza, ale nie ze względu na sterowanie, a ciekawsze przeszkody i bardziej kreatywne poziomy. Zacznijmy od nich właśnie, gdyż to one robią największe wrażenie. Nie są do końca liniowe. To znaczy, każdy musimy zawsze przemierzyć w ten sam sposób, ale chodzi mi o to, że nie wystarczy iść z lewej na prawo, by mieć go z głowy. Niejednokrotnie przyjdzie nam odnajdywać kluczowe przedmioty. Całe szczęście zawsze widoczne, tak by nie trzeba było marnować czasu na główkowanie i szukanie, co i jak. Przemierzać je również będziemy w sposób bardziej, że tak powiem, naturalny. To znaczy, pobiegniemy w prawo, wejdziemy po schodach na wyższy poziom, skręcimy w lewo, zaczniemy się wspinać i tak dalej. Są naprawdę kreatywne, ciekawe, a przy tym wciąż bardzo proste do przemierzenia. Roją się również od wrogów, ale ci nie stanowią większej przeszkody, jako iż poza obowiązkowym chyba rzucaniem w nich jabłkami, możemy zdzielić ich ostrzem po cyckach. Każdy poziom tej wersji Aladdina stanowi unikalne wyzwanie. Pełen jest ciekawych przeszkód, ale naprawdę ze względu na fantastyczne sterowanie wcale nie będziemy mieli z nim większych niż normalnie problemów. Nie będę ukrywał tego, iż gra ta stanowi wyzwanie, ale jest ono w pełni uczciwe. Uważam, że każdy, kto się przyłoży, przejdzie tą grę, a ta dostarczy mu masę satysfakcji. Jasne, będziemy tracić życia, ale za każdym razem po jego stracie dojdziemy dalej. Sama gra jest zresztą tak szybka i przyjemna, że to nie będzie żadnym źródłem irytacji. No chyba nie sądzicie, że nie wspomnę o tym, o ile lepiej prezentuje się ta gra od wersji Capcomowej? Każdy poziom, ba, każda klatka obrazu robi wrażenie, a i wszędzie pełno jest ciekawych easter eggów. Nie jest to gra równie kolorowa, co jej konkurent, ale moim zdaniem robi ona zdecydowanie lepszą robotę z tym, co ma. Ponadto śmiga ona w wyższej rozdzielczości. Jak ogromna większość gier na konsole Sega względem konkurencyjnej od Nintendo. A co za tym idzie, w zależności od gry, albo widzimy więcej, albo mamy większe postaci. Tutaj jest to drugie, a będąc większymi, zyskują bardzo na detalach. I nie tylko. Jako iż Mega Drive jest znacznie szybszą konsolą, gra nie tylko rusza się szybciej, ale i może pozwolić sobie na więcej i płynniejsze animacje. A to właśnie one robią największe wrażenie. Muzyka już tylko dopełnia efekt. Odpowiedzialny za nią jest legendarny Tommy Tallarico i prezentuje swój typowy poziom. Nie tylko każda ścieżka bazuje na piosence z filmu, ale przede wszystkim brzmią wyśmienicie. Aha, zanim ktoś mnie rozszarpie w komentarzach, tak, jest też port tej gry na Amigę. Jest świetny. Prawie.
Z niewiadomego względu ma obciętą część ekranu, nie działa równie płynnie oraz pozbawiony jest paralaksy. Co jest dość śmieszne, biorąc pod uwagę, o ile jest to mocniejszy sprzęt od konsoli Segi. Aha, jest też mniej kolorowy. Za to muzyka brzmi znacznie lepiej. Z małym ale. Amiga ma tylko 4 kanały dźwiękowe, co sprawia, że fantastyczny soundtrack tej gry jest urywany z niemal każdym efektem dźwiękowym. Czy to uderzeniem, czy podniesieniem znajdźki. Jest to tak wkurzające, iż pomimo tego wciąż wolę wersję konsolową. Jasne, tak, podkreślę ponownie, bo wiem, jak nawet na konwentach reagują fani Amigi na wszelkie braki przejawu stojącego na baczność żołnierza w odniesieniu do ich sprzętu. Ta wersja brzmi lepiej, ale co z tego? W grę się gra, a nie słucha. A brzmi ona lepiej tylko w przypadku, gdy się w nią nie gra. Chciałbym tutaj podkreślić, że ja absolutnie nie hejtuję Amigi, ani jej właścicieli. Wręcz przeciwnie, jestem ogromnym fanem Amigi 1200, a moje tutaj lekkie złośliwości mogą brać się stąd, że po prostu zazdroszczę jej właścicielom. Ej, dobra, powiedziałem to, co ustaliliśmy. Mam nadzieję, że teraz nikt się nie obsrał o ten głupi żarcik. Jak słychać, jest różnica, ale obie brzmią doskonale. Obie są bardzo grywalne, bo to po prostu świetna gra jest. Nie bez powodu została jedną z najlepiej sprzedających się 16-bitówek i pozostaje grą, do której wracam raz za razem. Nigdy nie mam jej dość. Lubię odpalić ją sobie, nawet by przejść tylko ten pierwszy poziom, delektując się przy tym jego muzyką. Dobra. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije za to, że wytknąłem, iż jest to naprawdę słaby port na ten fantastyczny komputer, jakim jest Amiga 1200. W razie czego, może tak czy inaczej się gdzieś zaszyję, dałoby mi to czas na przygotowanie kolejnego odcinka oraz poczytaniu, jakie są wasze ulubione gry na licencji tej wielkiej teraz korporacji. Ale na razie, do zobaczenia.